A przy telefonie Kornel Morawiecki, marszałek senior. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze. I to pytanie zadam z wielką przyjemnością. Jakie zdaniem pana marszałka było najważniejsze wydarzenie 2017 roku? No, najważniejsze chyba była reforma sądownictwa tu polskie, dla Polaków. Ale też bardzo ważne było wizyta prezydenta Trumpa, jego piękne słowa o Polsce, historyczne, takie słowa podbudowujące i nas, i Europę. No to były wszystkie, to były chyba najważniejsze takie dla Polaków wydarzenia, a z punktu widzenia takiego międzynarodowego, no to na szczęście to był rok pokoju, bo jednakże no, upadła praktycznie terrorystyczne, upadło terrorystyczne państwo islamskie. To widać to wyraźnie było. Tam wyhamowanie wojny w Syrii, widać też pewne zawieszenie wojny w Donbasie. Jedynym takim cieniem poważnym na tym wszystkim to ta próba rakietowa Korei Północnej. Okazuje się, że w zasięgu rakiet koreańskich no są praktycznie cały świat. Są takie miasta jak Nowy Jork, jak Londyn, praktycznie cały świat. No to jest rzeczywiście coś strasznie niepokojącego, no bo to znaczy, że gdzieś tam w tle no, grozi taki niesamowity konflikt, do którego właściwie świat jest kompletnie nieprzygotowany. A byłem przekonany, że ojcowski egoizm wygra w tej odpowiedzi i powie pan, zmiana na stanowisku premiera i powołanie na stanowisko Mateusza Morawieckiego. To jest też bardzo ważne wydarzenie, ale to nie chodzi tak o egoizm, jak właśnie o to, że osoba premiera Mateusza Morawieckiego, no, sama swoją, sama, on samą swoją sylwetką, samym swoim doświadczeniem zawodowym bliższy jest części elektoratu PO i bliższy jest niż pani premier Beata Szydło. No i to jeszcze te akcenty takie łączące z ekspoze mojego syna też były tam istotne, a to tak łagodzi no, ten najpoważniejszy problem Polski, jakim jest konflikt obu stron. Taki konflikt emocjonalny, konflikt ideowy, konflikt między tymi, co rządzili przez 8 lat, a tymi, co teraz formalnie rządzą. No, oczywiście oni też mają tylko częściową władzę, bo tamta strona ma duże jakby stosunki, wielkie pieniądze, zagraniczne poparcie i tak dalej. Także ten podział jest istotny, bardzo on osłabia nas Polaków. On się objawia na różnych poziomach, no ale to na poziomach politycznych, na poziomach społecznych, w rodzinach. No i to jest coś bardzo niszczącego na wybór Mateusza, na premiera, no jakby idzie w kierunku, moim zdaniem, redukcji tego Ale niepokojącego zjawiska. pan marszałek słyszał na sali sejmowej odpowiedź opozycji na exposé Mateusza Morawieckiego. Słyszałem odpowiedź opozycji, słyszałem również wypowiedź pana marszałka Terleckiego. No i to oczywiście to były złe, moim zdaniem, no, czy takie niepotrzebne reakcje. No, ale tym niemniej no, chyba rozumiemy to, że jego przeszłość, jego praca w korporacjach wieloletnia, jego zarządzanie wielkimi ludzkimi zespołami, był prezesem trzeciego co do wielkości Banku Polskiego, to sytuuje go jakby zasadniczo bliżej tych ludzi, którzy czują się teraz jakby tą totalną opozycją siebie nazywają, tak to nazwę, no, albo popierają tą totalną opozycję. No i to jest korzystny, to jest bardzo korzystny kierunek, trend taki, który się zaznacza. Myślę, że coś z tego dobrego wyniknie. No oczywiście będzie zależało od tego, jak będzie rządzić, jakie zmiany będzie przeprowadzał, wiele innych rzeczy jeszcze. Wiele znaków zapytania jest przed nami, no ale jak pan już mnie pyta o własne podwórko, takie moje, to ja nie mogę nie wspomnieć, że to koło Wolni Solidarni,
do koła, którego jestem przewodniczącym, powiększyło mi się z 3 posłów do 6. No to też jest, bo to znaczy, że bo ta partia, którą buduję, ma mniej więcej tę samą rolę, o której mówiłem. Rolę takiego pewnego łączenia ma być pomiędzy tymi dwoma zwalczającymi się blokami. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, to się mi uda, ale to dobrze rokuje na przyszły rok. Zachowuje się władzę rodzicielską przez całe życie. Jakie jest polecenie ojca do syna? No, co ma zrobić? No nie, no co ma syn zrobić? Ja nie będę mógł polecić. Mam dużo większą, dużo mniejszą wiedzę na temat tego, co czeka go w rządzie. Znaczy, poza tym Mateusz jest inny z partii. Inny, nie jesteśmy taką konstruktywną opozycją do tego rządu. Chcielibyśmy być, a on jest jeśli z partii Prawo i Sprawiedliwość, prawda, no tam pewno... To jednak, panie marszałku, był podział polityczny przy wigilijnym stole. Nie, no to podział polityczny. Wie pan, no dalej, Boże, ja nie byłem z Mateuszem przy wigilijnym stole, ale bo on był w Warszawie, ja we Wrocławiu. Byłem też w rodzinnych takich okolicznościach, ale z innymi ludźmi, chociaż Mateusz był takim opłatku Solidarności Walczącej, która miała miejsce w piątek przed Wigilią. Dzień dobry, panie marszałku. Ryszard Makowski, bo wczoraj pan zrobił furorę w internecie po swojej wypowiedzi, że 40-milionowy kraj jest jednak w stanie przyjąć tych 7 tysięcy uchodźców i chciałem się pana zapytać, czy pan tak uważa, że powinniśmy tych uchodźców przyjmować? No. Wie pan, ja uważam, że ta krzywda, którą wyrządzamy zbiorowości przez to, że przyjmujemy setki tysięcy tych uciekających przed wojną i nędzą ludzi, bez elementarnych wymagań, bez żądań takich, które nie stawiamy, tak jak to robi zachodnia Europa, no musi zostać przerwana. No, przed przybyszami no, trzeba postawić obowiązki pracy, nauki języka i kultury, no, wyraźnego przestrzegania prawa. Dopiero po tym możemy dać im jakieś materialne wsparcie i aprobatę. No, bez tego to nie powinniśmy dawać im pieniędzy, smartfonów, no, mieszkań wygodnych i ciepłych, swobody przemieszczania się i tak dalej. Myślę, że przez nasz naród no, stać byłoby na to, żeby takie adaptacyjne, edukacyjne ośrodki tworzyć dla tych paru tysięcy przybyszy naszych. No tak, ale z tego, co wiemy, z tego, co informacji napływających z Zachodu, no oni tak nie bardzo chcą się integrować. Liczą no, oni, no przepraszam, no, ale na razie nie zaproponowaliśmy żadnej poważnej jakby możliwości integrowania, bo jeżeli w Niemczech daje się tym emigrantom, tym uchodźcom większe zasiłki dla bezrobotnych niż polscy robotnicy otrzymują pracę w polskich, w niemieckich fabrykach w Polsce, no to wie pan, no to jest kpina po prostu. No to jest kpina z jakiejś rzeczywistości europejskiej. No. My nie traktujemy siebie, Europejczyków, siebie poważnie. No. Chodzi o to, żeby to poważnie ich potraktować. No. I całą sprawę naprawdę to jest no co, chodzi nam o to, żeby zatopić nie wiem, Grecję, Włochy, Hiszpanię, tą falą niższą, to no, o co nam chodzi? No przecież Polska jest takim prekursorem tolerancji. Panie marszałku, dziesiątki milionów ludzi czekają w kolejce, ale to już jest inna historia i to jest już na oddzielne spotkanie, tak, rozmowa. Oddzielne spotkanie, oddzielną rozmowę, tak. To jest bardzo poważny problem, bardzo poważny problem. Kornel Morawiecki. Przy telefonie wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zdrowia w 2018 roku. Na nowy rok, tak, wszystkich słuchaczy, panów redaktorów, bardzo serdecznie się kłaniam. Roku stulecia odzyskania niepodległości. Jest godzina 8:49.